bombs throwing mayhem. Anarchism is a point of view which, covers a lot of things. Anarchism has covered quite a lot of ground. It has to demonstrate that it's legitimate. Cześć, jestem Kenny. Jestem w kolektywie Kongresona od paru lat. Hej, jestem Luna. Jest to moje trzecie Kongresona, które robię. Cześć, jestem Filip i to jest moje drugie Kongresona. A ja jestem Magda i organizuję Kongresona od ich drugiej edycji. Cześć, jestem Sebastian i będę po raz pierwszy organizował Kongresona. Cześć, jestem Sasza, prowadzę kanał Posłuchaj o anarchizmie i po raz trzeci biorę udział w organizacji kongresowej. Cześć, jestem Monika i też pierwszy raz będę organizować, pomagać kongresowo. W dzisiejszym podcaście będziemy mówić o piątej edycji Kongresona i jego historii. Nieprzypadkowo nagrywamy właśnie podcast we Łodzi, bo to będzie kolejne miejsce Kongresona. Będziemy mówić o tym, co to jest Kongresona w ogóle, co to jest za impreza, jaka jest historia, jaka idea za nim stoi i wspomnimy sobie też trochę o tym, co będzie się działo w tym roku i trochę o poprzednich edycjach. Choć to piąta edycja Kongresona i impreza ma już swoje lata, to pomyśleliśmy, że na pewno wciąż są osoby, które nie do końca mogą być zaznajomione z ideą tego, czym jest Kongresono i pomyślałyśmy, że fajnie było porozmawiać trochę o tym, czym było Kongresono do tej pory i jaki mamy pomysł na to, co chcemy zrobić w Łodzi w ostatni weekend sierpnia. No dobra, to powiedzcie mi może o tym, jak wpadliście na pomysł zorganizowania pierwszego Kongresona i jaka była idea pierwotna tego wydarzenia? Chcieliśmy coś zrobić, bo mieliśmy wrażenie, że w Warszawie nic się nie dzieje. To był taki czas, że kontrkultura zanikła, rewolucji dalej nie było widać i był ogólny marazm. Więc chcieliśmy zrobić kongres, który zaszczepi ideę i będzie okazją do wzajemnego poznania się, nowej samoorganizacji i integracji środowiska anarchistycznego. Okej, no to Kenny, ty byłeś chyba jedyną osobą w tej, która jest obecnie w grupie organizującej Kongresono, która organizowała też pierwsze Kongresono, jeszcze w 2013 roku, tak? To może opowiedz nam, jak to wyglądało i jaki był klimat wtedy? Tak, wtedy był generalnie odczuwalny wielki taki klimat marazmu w stolicy i właściwie w innych też miastach. Wszyscy chcieli działać, coś zrobić, coś przełomowego. Dlatego kilka osób działających już dawno w ruchu anarchistycznym, pamiętający jeszcze akcje z lat 80., plus nowe osoby, które dopiero wchodziły do ruchu, spotkały się, a potem z tego wyszedł pomysł kongresu, żeby przełamać tę stagnację. I to warto podkreślić, to były osoby z różnych kolektywów albo osoby niezależne, które stworzyły właśnie warszawskie środowisko wolnościowe, tak zwane, bo nie chcieliśmy się podpisywać jako żadna grupa. I generalnie to były osoby z Warszawy, które stworzyły pierwsze Kongresono. Miejscem pierwszego i właściwie drugiego Kongresona była super przestrzeń Metalowcy, sale konferencyjne i pokoje gościnne Federacji Związków Zawodowych. Abstrakcyjna trochę miejscówka, ale super się sprawdziła. Było to trochę, był kontrast miejsca, które wyglądało dosyć tak właśnie staroświecko, a nasz eksperyment w postaci tego luźnego kongresu, którym chcieliśmy też przełamać taką sztampową formę kongresów partyjnych czy tam konwencjonalnych kongresów. Duży nacisk wtedy nałożyliśmy na integrację i na wymianę doświadczeń.
No więc jak to się stało w sumie, że ten pierwszy kongres został zorganizowany u tych metalowców? Bo to jest też takie w sumie w pewnym sensie fajne skojarzenie, że związki zawodowe, ludzie pracy i tak dalej, więc może to nie jest takie totalnie abstrakcyjne, jak mówisz. To są ludzie z innego pokolenia, ale bardzo przyjaźni właśnie młodym, działającym też lewicowym aktywistom. I gdy usłyszeli o naszej idei i pomyśle, bardzo ciepło nas przyjęli i poczuliśmy się trochę jak u swoich. To opowiedz nam może jeszcze więcej o tym, jak przebiegało to pierwsze kongresono, jak to wyglądało, bo pewnie było dużo prowizorki, jak to zawsze pierwsze tego typu imprezy. Tak, jak wspominałem, to był olbrzymi spontan i wielka improwizacja. Też nie mieliśmy za dużych nakładów finansowych. Jeszcze wtedy crowdfunding w Polsce był właściwie nowością dla nas na pewno. Ale udało nam się bardzo dobrze, jak na takie małą liczbę osób. I właśnie ile osób przyszło na kongres? Kilkadziesiąt właściwie, a komitet, właściwie ta grupa wolnościowa, która organizowała, to było mniej niż 10 osób, plus tam osoby, które nam pomagały z doskoku. Ale naprawdę wyszło nam bardzo profesjonalnie. Były transkrypcje, streaming z Grecji, pojawiły się na kongresie legendy, zasłużone postaci anarchistycznych międzymiastówek i pomarańczowej alternatywy oraz masa świeżych osób, które w następnych latach, jak i obecnie, są bardzo istotne dla ruchu i dużo zdziałały. Czyli można powiedzieć, że pierwsze kongresono zapoczątkowało jakiś nowy przypływ świeżej krwi do ruchu anarchistycznego? Tak, to była masa inspiracji. Też wiele poznaliśmy osób, które chcą działać dalej i to wydarzenie nakręciło ruch anarchistyczny i wolnościowy w Warszawie i właściwie w Polsce. Był to niesamowity powiew świeżości. We'll be right back.
Druga edycja Kongresona była 2 lata później, prawda? W 2015 roku. I już w tej edycji brało udział więcej osób, które teraz organizują Kongresona w tym roku. W tym ja. No więc na drugim Kongresonie też pojawiły się bardzo nowatorskie tematy, które wcześniej nie były w ogóle poruszane w środowisku anarchistycznym, takie jak na przykład wypalenie aktywistyczne. Powiem, że druga część też była zorganizowana u metalowców, prawda? Druga część odbyła się u metalowców i także na warszawskich skłotach, na przychodni i też miejscu, które wtedy świeżo powstało, na Adzie. Magda, a ty byłaś moderatorką podczas drugiej edycji Kongresona. Może chcesz powiedzieć o tym, gdzie miał miejsce, jak przypominasz swoją rolę jako moderatorki, czy pamiętasz tematy, może coś cię zaskoczyło? Tak, zdecydowanie dużo rzeczy mnie zaskoczyło. Ja w ogóle byłam wtedy młodsza niż teraz, zaczynałam swoją przygodę z anarchizmem i myślę sobie, że to było takie doświadczenie, które było dla mnie mocno formujące. Dlatego, że jakby ta impreza odbywała się i na metalowcu, w tej sali konferencyjnej, która rzeczywiście robiła wrażenie, ale też potem spotkaliśmy się na Adzie Puławskiej, spotkaliśmy się na przychodni, ja nigdy wcześniej nie byłam w takich miejscach i to też zrobiło na mnie takie wow, w ogóle gdzie ja jestem, ale super. To Kongresona to był skok na głęboką wodę, bo od razu zostałam moderatorką. Tymoteusz, który organizował pierwszą edycję, powiedział mi, wiesz co, ty będziesz dobrze moderować, to przyjedź, zrobisz moderację. I tak zostałam moderatorką. Było bardzo dużo takich tematów, o których nie słyszałam wcześniej działając. Na przykład o wypaleniu aktywistycznym, o tym trochę jak się zabezpieczać przed tym, żeby się nie wypalić, to był fantastyczny kolektyw Spina. Był blok anarcho-queerowy i tam była taka optyka, która wcześniej no, nie była mi bliżej znana. Potem właśnie już pod wpływem tego zaczęłam więcej czytać na ten temat, więcej się jakby interesować. Był blok antyfaszystowski. No, działo się bardzo dużo, było dużo śmiechu, było też dużo takich sytuacji, na których się nie spodziewaliśmy. Kto wie i kto był, temu puszczam teraz oko, pewnie wiecie, o czym mówię. Ja z drugiej edycji pamiętam, że wtedy dowiedziałam się, czym jest queer. To był pierwszy wykład o tym, który dokładnie wyjaśnił, czym jest ta koncepcja, w co w nią wchodzi, jacy ludzie się w to wpasowują i pamiętam, że byłam zajarana tym na maksa. I jak to wyszło w porównaniu do pierwszego Kongresona? Zdecydowanie było bardziej zorganizowane, bardziej profesjonalne i zabraliśmy się za to wcześniej. Nie było też takiego szoku jak na pierwszym, ale generalnie też postawiliśmy poprzeczkę bardzo wysoko i uważam, że całkiem się udało nam zrealizować nasze pomysły. No tam mieliśmy ludźmi metalowców i oba skłoty, więc myślę, że wyszło jak miało wyjść. Tak. A w porównaniu do pierwszego Kongresona, to jakie osoby współorganizowały tę edycję? Tak jak przy pierwszym Kongresonie to były osoby z Warszawy, to przy drugiej edycji zaangażowała się właściwie cała Polska. Zaangażowały się osoby z różnych miast i te kongresona miała charakter ogólnopolski. A nawet było ponad... Nie, dobrze, ale ogólnopolski. Nawet z Jasnej Góry przyjechał. Ale żeby nie było, że tylko ogólnopolskie, to pamiętam, że były dwie babki z Ameryki, które musiały robić tłumaczenia symultaniczne wykładów, które odbywały się na Adzie. Tak, pamiętam, że mieliśmy w ogóle zorganizowany cały system z tłumaczenia symultanicznego. To było też coś nowego, na pewno tego w pierwszej edycji nie było, prawda? Nie wiem, bo nie byłem, ale... Może nie było aż tak profesjonalne jak właśnie podczas drugiej edycji, ale było. Okej. Okay. Podczas drugiej edycji każda osoba z zagranicy miała obstawę swojego tłumacza, który tak naprawdę mógł wszystko dla tej osoby przetłumaczyć na bieżąco podczas trwania wykładów. Tłumaczyliśmy też różnice kulturowe i wszystkie kłótnie, z czego wynikają. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu 22 października 2020 o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży ogłaszam wyrok.
trzecia edycja kongresu odbyła się we Wrocławiu dla odmiany. Może powiecie mi, czemu w sumie taka decyzja została podjęta i jak to wpłynęło na kolejne edycje? Więc tak jak było powiedziane, kolektyw organizujący Kongresono drugą edycję był już międzymiastowy i postanowiliśmy pójść z tym dalej. Trzecie Kongresono zorganizowaliśmy we Wrocławiu podczas weekendu majowego. Było to właśnie pierwsze wyjście poza Warszawę, pierwsze z nadchodzącej trasy po Polsce. Ta edycja będzie już czwartym miastem. Trzecia edycja Kongresona odbywała się w CRK. Była to bardzo fajna przestrzeń wolnościowa, lewicowa, tworzona przez antyfaszystów. No takie centrum kultury. Były poruszane tematy antyłowieckie, były tematy z bezpieczeństwa komputerowego. Na przykład Sasza prowadząc to Suche Anarchii miał wykład o wolnym oprogramowaniu. Pamiętam, że były też tematy dotyczące grup antyrepresyjnych po wydarzeniach z warszawską trójką. Trzecie Kongresono odbyło się akurat w weekend majowy, więc pamiętam, że to się zbiegło z demonstracją pierwszomajową i udało nam się dzięki temu zorganizować całkiem sporą demonstrację po prostu tłumem z Kongresona wyszliśmy demonstrować i przeszliśmy przez cały Wrocław. Może ja powiem, to nie wiem, czy to bloopers, czy nie, ale bardzo mi się podobało w tamtej demonstracji. Była taka sytuacja, że przyszedł bezdomny na demonstrację i z nami po prostu demonstrował, a potem jeszcze dostał całą masę żarcia po prostu od kogoś tam z demonstrantów. A nie od kolektywów Glodbombs? Możliwe, nie pamiętam, ale no. To na mnie wtedy zrobiło bardzo duże wrażenie, że po prostu wydaje mi się, że w żadnej innej demonstracji ulicznej taka osoba nie byłaby tak ciepło przyjęta jak u nas. I to naprawdę był taki moment bardzo podbudowujący, jak to widziałem. I też w innym środowisku na pewno nie poczułaby się na tyle dobrze, żeby móc próbować walczyć o coś dla siebie. Taką swobodę wspominam też z poprzedniej edycji, z trzeciej, we Wrocławiu. Tam naprawdę można było dobrze poczuć się w grupie. Osoby uczestniczące w wydarzeniach były naprawdę do siebie fajnie nastawione. I już dawno nie czułam się nigdzie tak dobrze, jak po prostu w grupie anarchistów, którzy przyszli posiedzieć ze sobą razem, porozmawiać, powymieniać się doświadczeniami. Tak, bo też pamiętam to kongresone jako jakieś takie szczególnie właśnie poczucie takiej wspólnoty i zarazem też taki, myślę, że to było bardzo otwarte na osoby z zewnątrz jednocześnie, że to było takie miejsce, gdzie można było przyjść i w sumie poczuć się od razu jak wśród swoich. I to jest też coś, co no chyba chcemy utrzymać na kolejnych kongresach, żeby po prostu i osoby ze środowiska, i żeby osoby z zewnątrz też czuły się komfortowo. Myślę, że wtedy to się bardzo udało. Podczas tej edycji podobało mi się też, że był poruszony temat edukacji wolnościowej. To nie jest typowe dla ruchu anarchistycznego, żeby właśnie poruszać takie tematy. Co będziemy robić także podczas tej edycji, ale o tym później. No a po Wrocławiu przyszła pora na Kraków i w 2019 roku spotkaliśmy się w przestrzeni Dolnych Młynów, w dawnej fabryce cygar i papierosów. W ogóle to jest takie miejsce z historią, bo przed wojną tam właśnie funkcjonowała fabryka i odbył się duży strajk pracownic, które tam były zatrudnione przeciwko wprowadzeniu maszyn do produkcji papierosów, więc jakby tam było zatrudnione łącznie 1000 osób, a 900 z nich stanowiły kobiety. I właśnie dziewczyny postanowiły zaprotestować i zawalczyć o swoje miejsce pracy. Ale nie o tym, to była taka dygresja. Sprowadziliśmy Kongresono do Krakowa, bo widziałyśmy po edycji wrocławskiej, ale też warszawskiej, że wokół tej imprezy jakby jest taki fajny ferment, że jakby przyjeżdża dużo ludzi, jest wymiana pokoleniowa, jest wymiana idei, nawiązują się jakby nowe relacje i pomyśleliśmy, że byłoby super, gdyby taka impreza odbywała się też w Krakowie. Wydaje mi się, że mieliśmy taki trochę podobny klimat w Krakowie,
Krakowie, jak w Warszawie, kiedy odbywała się pierwsza edycja imprezy. Taki trochę marazm, trochę takie jak to w Krakowie, wszystko po obiedzie. No ale przyjechało kongresono i rzeczywiście wydarzyło się dużo fajnych rzeczy. Może warto też dodać do tego, co powiedziała Magda, że kongresono, gdy przychodzi do jakiegoś miasta, to włącza również osoby, które po prostu mogą być jakoś zainteresowane tematem. Osoby będące lokalnie albo już aktywistami, aktywistkami, albo dopiero zaczynające, albo jeszcze nie wiedzące, z czym się to je. I dlatego bardzo mocno w programie imprezy postawiłyśmy na warsztaty i wymianę wiedzy między osobami. Wydawało nam się i wydaje mi się, że nadal troszeczkę tak jest, ale jakby kongresowo było krokiem w taką stronę wyrównania wiedzy, informacji, wymiany doświadczeń pomiędzy osobami, które już długo działały w ruchu anarchistycznym, a takimi, które właśnie dopiero zaczynały. Mieliśmy warsztaty udzielania pierwszej pomocy, ale też były warsztaty z krakowskim chórem rewolucyjnym, gdzie można było śpiewać. Były warsztaty z dziennikarstwa zaangażowanego. Odbył się taki panel na temat teatru w więziennictwie i to w ogóle było super interesujące, bo w tym panelu wzięły udział osoby, które nie deklarują się jako anarchiści i anarchistki, a mimo to jakby wiele takich rzeczy, ich spojrzenia na ten problem było wspólne, jakby spójne z tym, co ruch anarchistyczny o tym sądzi. I właśnie takich połączeń szukaliśmy pomiędzy takimi osobami, które są trochę, jakby to powiedzieć, może zwyklakami, może normalsami, to nie są ładne słowa, ale zrozumiecie, o co mi chodzi, a jakby osobami, które są bardzo mocno zaangażowane w ruch anarchistyczny. Chcieliśmy się jak najbardziej otworzyć i jakby przyjąć dużo nowych osób, dużo nowych idei, ale też pokazać, że mamy wiele wspólnego z takim po prostu zwykłym funkcjonowaniem. Tak, to otwarcie w sumie wychodziło na różnych poziomach, bo musieliśmy się też otworzyć dlatego, bo przestrzeń, z której korzystaliśmy, była naprawdę potężna, była ogromna i to też było wyzwanie, żeby w jakiś sposób sprostać temu, żeby ją zagospodarować. No i otwarliśmy się tym samym na naprawdę bardzo dużo punktów programowych. Właściwie, jakby to tak podsumować, no to było to 2,5 dnia, podczas których trwale, znaczy stale podczas całego kongresona były trzy dziejące się w tym samym czasie bloki z wykładami, warsztatami, debatami, panelami. Także tych punktów programowych i tych aktywności, na które można było uczęszczać podczas kongresona w Krakowie, było naprawdę, naprawdę sporo. I była też demonstracja solidarnościowa z Kurdami i Kurdyjkami, zresztą bardzo wzruszająca. Tak, to był akurat okres, kiedy jeden z tych momentów, kiedy Turcja prowadziła bardzo silną ofensywę wobec Rożawy i wobec Kurdów. I postanowiliśmy, że skoro już mamy tutaj osoby, które zjechały się z całej Polski, skoro mamy osoby, które lokalnie przyszły, jakoś będąc zainteresowane tymi ideami, które to proponujemy, no to spróbujmy wziąć je pod tą ambasadę amerykańską, no bo tam też była kwestia wycofywania się z Amerykanów z regionu i powiedzmy, co o tym wszystkim myślimy. Też chciałem przypomnieć, że albo powiedzieć o tym, że samo tworzenie kongresona też było otwarte na zarówno właśnie doświadczone osoby w aktywizmie i w tworzeniu tego typu eventów, jak i nowe osoby, więc była olbrzymia przestrzeń i mnóstwo właśnie warsztatów, wykładów i dla każdego coś się znalazło do roboty przy tym kongresie. I to było też wspaniałe, bo mogliśmy się wzajemnie od siebie uczyć. Też przestrzeń była pozwalała na to, żeby czuć się swobodnie i żeby każdy odnalazł się tam jakoś. Przestrzeń i klimat, jaki wytworzył się podczas czwartej edycji, był bardzo inspirujący i taka swoboda, jaką wiele osób po raz pierwszy poznało, była niesamowicie inspirująca. Myślę też sobie, że program był bardzo zróżnicowany i te kwestie tematów, jakie były poruszane, naprawdę szły bardzo szeroko.
Natomiast również osoby, które zdecydowały się coś zaprezentować na kongresonie, były z bardzo różnych środowisk, z bardzo różnych światów. Mieliśmy i studentów, i wykładowczynie, i pracowników najróżniejszych zawodów. Mieliśmy ostatecznie też drag queen, które robiły warsztaty. Mieliśmy osoby zajmujące się edukacją alternatywną, wolnościową. Mieliśmy warsztaty robienia latawców przeciw wojnie i przeciw dronom. Mieliśmy osoby zarówno zaprawione w aktywizmie od wielu lat albo nawet dekad, jak i osoby, które niedawno rozpoczęły swoją działalność albo właśnie dzięki temu kongresonu były w stanie się zaangażować.
tym miejscu z nami mamy dzisiaj też dwie osoby, które nie brały udziału wcześniej w organizacji Kongresona. I może powiecie nam coś o tym. Czemu nie braliście udziału poprzednio? Tak, właśnie. Kurwa, mieliście do tego. Co, wy macie 15 lat? Że nie słyszeliście o anarchizmie wcześniej? Okej. No to jak widzicie swoją rolę teraz w organizacji nowej edycji i jak się zapatrujecie na poprzednie edycje? Myślę, że kongres no to jest w ogóle bardzo fajny koncept, ponieważ są osoby, które jakby mają poglądy anarchistyczne, chcą działać, ale nie znają nikogo i nie mają z kim działać właśnie. I myślę, że to jest spoko opcja, żeby poznać jakieś osoby o podobnych poglądach i wdrożeniu bardziej w środowiska aktywistyczne, jeśli ktoś będzie chciał. I myślę też, że samo Kongresono jest też fajne dla osób, które są jakby zaciekawione anarchizmem, chcą się coś o tym dowiedzieć w takiej troszkę luźniejszej formie. Więc ja od niedawna zaczęłam uprawiać aktywizm i to będzie takie pierwsze wydarzenie, które będę pomagać organizować. I myślę, że przede wszystkim zobaczę, jak to jest na żywo i się przekonam i to będzie najlepsze dla mnie tak od razu może właśnie angażując się w coś, przekonać się, jak to wygląda. I tak myślę, że sporo osób na pewno będzie, które jak zacznę z nimi rozmawiać, może się okazać, że podobnie możemy być zainteresowane jakimś tematem i na przykład może my mogły współpracować, jak jeśli daleko mieszkają, to przecież przez internet można sobie podsyłać jakieś artykuły. No, myślę, że też mogą być jakieś ciekawe rzeczy. Właśnie ciekawa jestem, jak to może wyglądać z tymi wykładami, z tymi warsztatami, bo no pewnie się po prostu, jak będę to organizować, to się dowiem więcej w praktyce. Po prostu się przekonam, co jest do zrobienia, podejmę się, jak coś będę chciała i no, mam nadzieję, że się na coś przydam. A robiliśmy już w sumie czemu w Łodzi? Nie. Jeszcze nie robiliśmy tej części właśnie. W sumie to jest całkiem dobry punkt, żeby powiedzieć, dlaczego w ogóle się to wszystko odbywa w Łodzi, bo tak naprawdę osoby, które przyjechały na Kongresono z Łodzi, miały takie pomysły, że fajnie by było włączyć się w działanie, włączyć się w jakiś taki aktywizm, w inne grupy, w kooperację z innymi osobami w kraju poprzez pracę, wspólną pracę nad kongresem anarchistycznym właśnie w ich mieście, w Łodzi. No i jako, że idea kroczącego kongresona już była od jakiegoś czasu wdrożona, to pomyśleliśmy, że w sumie czemu nie, jest to ośrodek, w którym jeszcze kongresona nie było, całkiem duży, całkiem interesujący, z interesującym charakterem, historią, osobami i totalnie może się to udać. Tegoroczne kongresono ma dla nas wyjątkowy charakter i wydźwięk, ponieważ odbywa się wyjątkowy dla całego świata okolicznościach, w kontekście Polski, zwłaszcza po jesiennych i właściwie letnich protestach, bardzo gwałtownych, jak i całej pandemii, jest masa tematów, które powstały albo zupełnie zyskały nowy charakter i obrały nowe kierunki, więc mimo pandemii i mimo przeciwności udało nam się prawie dwa lata później spotkać. No tak, to jest w sumie ważne nie tylko w kontekście tego, że wydarzyły się te różne rzeczy w ciągu tych dwóch lat, ale w kontekście historii Kongresona jest to chyba pierwsza edycja, w której przez te dwa lata nie tylko osoby, które coś przedstawiają albo które organizują, zainteresowały się jakimiś tematami czy chciały coś nowego przekazać, ale faktycznie przez te dwa lata wydarzyły się rzeczy, które no, dotykały nie tylko środowiska anarchistycznego, ale w ogóle ogólnopolsko znacznej części społeczeństwa i wydarzały się również rzeczy ogólnoeuropejskie, ogólnoświatowe, których nie spotkaliśmy
sposób pominąć po prostu i tego doświadczenia, które przez te dwa lata od ostatniego kongresona nabraliśmy, zarówno jako pojedyncze osoby, jak i jako środowisko. Doświadczenie pandemii wpłynęło też na stworzenie motywu przewodniego tej edycji, jakim jest kierunek troska. Tak, gdy padł ten pomysł, to pomyśleliśmy, że w ogóle jest to dobre określenie na to doświadczenie dwuletnie. Po pierwsze pandemia, czyli kryzys humanitarny, kryzys zdrowia, kryzys społeczeństw, który wiązał się bardzo mocno z opieką, z nierównościami, z dostępem do zdrowia, z różnymi tego typu kwestiami. No ale przecież również rzeczy, które działy się u nas w kraju. Protesty kobiet, protesty osób LGBT, również w związku z działaniami Stop Bzdurą w trakcie kampanii prezydenckiej. Myślę, że te tematy również bardzo, bardzo dobrze wpisywały się w to hasło. Też pomoc wzajemna zyskała nowe znaczenie w obliczach pandemii. To zwłaszcza jak podczas pierwszej fali radziliśmy sobie ze skutkami tej izolacji. Wtedy powstała widzialna ręka. Byliśmy świadkiniami praktyk anarchistycznych u ludzi, którzy jeszcze dosłownie kilka tygodni wcześniej nie robiliby tego normalnie. Chcieliśmy podczas tego kongresona porozmawiać o tym, co już było, a także jak możemy to zrobić lepiej i co może nas czekać w niedalekiej przyszłości. Ja sobie też tak myślę, że te rzeczy, o których opowiadamy, które wymieniamy jako takie wielkie punkty, do których się odnosimy w tym naszym kongresonie, to były też rzeczy, które bardzo nas jako osoby zaczynające działać albo już działające od długiego czasu naprawdę obciążyły. Wiele osób z nas chodziło dzień w dzień na protesty uliczne, pomagało osobom represjonowanym, pomagało osobom tracącym pracę, nie mającym pieniędzy, głodnym, nie mającym domu. Ja sam pamiętam wstrząsające informacje o tym, że osoby bezdomne w Krakowie latem, gdy wybuchła pandemia, nie miały dostępu do wody. Także do środków higieny osobistej. To świetnie w tej sytuacji pomógł Footnot Bombs w Krakowie i zarówno w innych miastach. Anarchistyczne podejście do pomocy wzajemnej idealnie wypełniło lukę chaotycznego państwa, które trochę pomagało, ale tak naprawdę stawiło społeczeństwo same sobie, żeby radziło tej sytuacji. Tak, często widzimy, że zdarzają się sytuacje niezależnie od nas, gdzie ta pomoc, wzajemna współpraca między ludźmi jest bardzo potrzebna. I niestety państwo i systemy państwowe najczęściej zawodzą i jeszcze bardziej nam utrudniają życie i musimy się po prostu łączyć wspólnoty jako ludzie i samemu radzić sobie z problemami, które nam przynosi świat i system. Podczas kongresona chcemy właśnie mówić jak lepiej się organizować, jak radzić sobie w kryzysowych sytuacjach. Myślę, że też chcemy wejść trochę głębiej w to wszystko i pozastanawiać się nad takimi naprawdę systemowymi brakami, które jesteśmy w stanie wypełnić właśnie takim podejściem zogniskowanym wokół troski. Bo jeżeli już wspomniałeś o tym, że w czasie wybuchu pandemii, ale oczywiście nie tylko podczas niej, były osoby, które miały coraz większy problem z dostępem do środków higieny. I jeżeli pomyślimy o tym, że często na przykład mogły to być bezdomne kobiety, to również pokazuje na systemowe wykluczenie, które parę miesięcy później widzimy w kontekście ustaw antyaborcyjnych. Będziemy także mówić
o roli grup antyrepresyjnych oraz kolektywu Szpila w całej tej sytuacji. Podczas tego kongresona będziemy mówić o tym, jak skutecznie i bezpiecznie protestować. Chcemy próbować też wychodzić trochę poza, trochę kontynuując też to, co już się działo w Krakowie dwa lata temu, poza takie kwestie zawężające się do wspólnoty ludzkiej. Na przykład będą warsztaty poświęcone pierwszej pomocy dla zwierząt. Tutaj koledzy zdradzili już trochę programu, to może ja jeszcze w ramach takiej małej zajawki dodam, że właśnie chcemy zaprosić Widzialną Rękę, ale też kolektywy foodowe o tym, żeby w ramach panelu dyskusyjnego opowiedziały i opowiedzieli o tym, jak pomagały i pomagali w trakcie pandemii i jak pomagają teraz. Zaprosiliśmy także grupę Nieustającej Pomocy i Fundusz imienia Milowa Zurkiewicz, żeby porozmawiać, jak poza taką NGO-sową formą pomocy można wspierać osoby queerowe. Organizujemy taki punkt programu dotyczący tego, jak dostosować imprezy, demonstracje, akcje anarchistyczne, tak aby osoby z różnymi niepełnosprawnościami mogły brać w nich udział, tak żeby jak najbardziej móc włączać osoby. I organizujemy jeszcze jeden taki panel dyskusyjny dotyczący rodzicielstwa i tego, czy jest miejsce w ogóle dla rodziców w ruchu anarchistycznym, jak rodzice czują się w ruchu, jakie są ich doświadczenia, jak wygląda ich optyka po tym, jak najpierw byli aktywistami, anarchistami, a potem zdecydowali się na dzieci, czy jakoś to zmieniło ich sposób działania. Te hasła troski i zatroskania, które jakoś nam przyświecają, chcemy rozumieć bardzo szeroko, więc staramy się dobrać z tego, co ludzie zgłaszają, jak i z naszych jakichś własnych znajomości, takie punkty, które będą oddawać różnorodną naturę tego zjawiska i tego, że ta troska może przejawiać się w różnych kontekstach, w różnych grupach społecznych i na różne sposoby.
Wyciągnęliśmy też lekcje z ostatniej edycji Kongresona w Krakowie. Wtedy ten program był naprawdę tak napakowany, że już pod koniec dnia grono organizatorskie nie było w stanie, no, poza protestem, zorganizować jakiegoś afteru, czy imprezy, czy czegoś bardziej na luzie. I tym razem specjalnie się przygotowujemy na taką okoliczność. Tak, w sobotnią noc czeka nas benefitowa impreza towarzysząca, czyli spotykamy się w niedalekim Popenarcie, tuż po sobotnim programie. Będzie to impreza DJ-ska. Impreza oczywiście ma charakter taneczny, żeby po całym dniu wykładów i warsztatów trochę odetchnąć, wyluzować się. Całą imprezę wspiera kolektyw Beats of Solidarity. Wspierał m.in. krakowski Food Not Bombs w akcji Higiena. Beats of Solidarity postanowiło wesprzeć Kongresono. Zorganizowaliśmy wspólnie imprezę benefitową. Impreza ma charakter taneczny, będą sety DJ-skie, klimaty elektroniczne, elektrotechno, breaks, house. Postanowiliśmy zaprosić osoby z Łodzi. Zawsze, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, dla nas Kongresono i wydarzenia towarzyszące mają charakter lokalny. Taki będzie tym razem. Całą imprezę nakręca Beats of Solidarity. Kolektyw założony w czasie pandemii miał on na celu wsparcie pomocowych akcji. Między innymi wsparł krakowski Food Not Bombs w akcji Higiena. Także w Poznaniu odbył się benefit na lokalny Food Not Bombs. I tym razem Beats of Solidarity postanowiło wesprzeć Kongresono, które wpisuje się w pomocowy charakter podczas pandemii. Cała impreza odbędzie się w wspaniałym miejscu Pop and Art, które jest bardzo przyjazną przestrzenią i od razu wiedzieliśmy, że to jest idealne miejsce, gdzie uczestnicy i prelegentki Kongresona będą czuć się bezpiecznie i będą mogły odetchnąć po całym dniu wykładów i warsztatów. Więcej informacji co do samej imprezy będziecie oczywiście dostawać na bieżąco. Śledźcie stronę Kongresona oraz wydarzenie najbliższego Kongresu Anarchistycznego. No dobra, to dzięki wielkie, że przyjęliście udział w tej krótkiej audycji. Mam nadzieję, że tym podcastem zachęciliśmy was do wpadnięcia do nas na Kongresono. Także zapraszamy was do Łodzi w ostatni weekend sierpnia, 28-29, sobota i niedziela, na Piotrkowskiej 56. No, to widzimy się w sierpniu. Anarchism has nothing to do with bombs throwing mayhem. Anarchism is a point of view which covers a lot of things. Anarchism has covered quite a lot of ground. It has to demonstrate that it's legitimate. Cześć, jestem Sasza, prowadzę kanał Posłuchaj Anarchizmie i po raz drugi też organizuję Kongresono. W sumie trzeci, okej, okay, jeszcze raz. A jakie tematy były poruszane wtedy? Nie wiem, spisanych tematów. Okej, okay, sorry. Halo. Podczas drugiego Kongresona chcieli wszyscy wpierdolić... Tak. Broniłem masy nawalonych typów, żeby mu nie wpierdolili. Jak się nazywa? Przez drugiego kongresu na jedna z organizatorek nawaliła się tak, że nic nie ogarniała. Podczas drugiego organizatora na przychodni prawie się pobili. Podczas trzeciego kongresu na ostatni dzień nikt nie przyszedł prawie, bo bojkotowali Kongresono ci, co byli drugiego dnia. A pierwszego, nie? No. To poza, to bloopers. To będzie odcinek płatny. Dla patronów. Tak. Na OnlyFansie. Czy to
ktoś ma coś do powiedzenia o trzeciej edycji? Ja będę miała o trzeciej. Tak, bo ja Lunę poprosiłem, żeby przypomniała sobie. Tak, tak, bo byłam tam. A wy nie byliście, tak? Byłam, ale nic nie pamiętam. No, pamiętam, że jadą tam frytki. To były te same osoby, plus z Polski, więcej osób z Polski przyjechało. Nie, jeszcze raz. Cała Polska ruszyła szturmem na kongresowe. Dobra. Trzecia edycja solo Luny. Sasza też mnie wesprzy, bo ty też tam byłeś. No tak, tak. Byłem, ale tak samo jak Magda, tyle też pamiętam te frytki. Możesz zadać pytania. A pamiętacie te frytki z trzeciej edycji? Ty wiesz, że ja dopiero co Sasza przypominałam te frytki, bo słuchaj, to było cudowne. Ktoś przyjechał z Bieszczadów ze świeżo zebranym czosnkiem niedźwiedzim i my myśleliśmy, że to jest jakaś trawa po prostu zebrana do rzucenia, jakieś, wiesz, bioodpady. No jakieś liście leżą w pudle, no. A to był czosnek niedźwiedzi, no nie? A Sasza zaczął w to obierać te wszystkie brudne ziemniory, wszystkie opieki, czosnek układały. I myślę, że ci ludzie musieli to po prostu wybierać rękami, ten brudny od świeżego czosnka. Nikt mi nie powiedział, że to nie jest kosz na odpady. Nie, mi się tak, znaczy mnie nie było na komisji, ale mi się tak najbardziej podobało zakończenie dema pierwszu majowego. A, to tak jest w parku! Weszliśmy do parku i została odczytana deklaracja zniesienia państwa polskiego. Po czym została odczytana. Race jeszcze były. Tak, był chyba jakieś tam okrzyki, albo race, albo klaskanie. I nagle jedna osoba: ludzie, co wy kurwa robicie? Jeden głos rozsądku i tak zjechał wszystko, co tu się właśnie wydarzyło. Ej, kto ma wiedzieć, ten wie? Pozdrawiamy trójkę. Pozdrawiamy warszawską trójkę. Wychowani na trójce. Stawiamy na pizzę i dwa napoje. Przy świeczkach obiad. Okej, okay, no więc tutaj w naszym studiu, czyli po prostu pokoju w hotelu, w którym nagrywamy. Nie? Okej, okay, to może będzie w looperach. Będą jeszcze anarchiści siedzą w hotelu. Ale powiedzą, hotel anarchistyczny. To totalny miękki marksizm. Dobrze, tak, w tym skłocie, w którym nagrywamy. Kurwa. Nie, zaczęło się. Ale bardzo dobrze. Zajebiście. No, serio, super, super. No. Tą kurwę się wytnie, możesz dalej. Nie, to jak mówiłaś na przesterze. Trochę leci w chuja. To jest jedna demonstracja po prostu, która mi tak zapadła w pamięć. Była jakaś antyfrontexowa demonstracja w Warszawie i my na nią wpadliśmy jakieś tak przypadkiem, bo w sumie nie myśleliśmy, że się na nią nie wyrobimy, a jednak się wyrobiliśmy. Byliśmy totalnie przypałowo ubrani, z jakimiś siatami, z zakupami. Sasza po prostu niebieskie włosy i bez bandany na twarzy. I jeszcze okazało się, że jako jedyny znał francuski, żeby tłumaczyć Kameruńczyka, który wypowiadał się przeciwko Frontexowi. I ten Kameruńczyk tak napierdalał szybko, że Sasza... Tak, ja nie nadążałem w ogóle, nie dawał mi żadnych pauz, nie? Chciałam wymyślać jakieś rzeczy na bieżąco, albo gadać jakieś coś takie zdawkowe rzeczy. I w końcu jak Sasza już nie miał co powiedzieć, to zaczął drzeć do mikrofonu, że Frontex leci w chuja! Tak było. To się nazywa kreatywne tłumaczenie. No. Więc zapraszamy was do Łodzi w ostatni weekend sierpnia, to jest 28-29, sobota i niedziela. Będzie to 28 i 29 sierpnia, w sobotę i niedzielę. Może zacznę od samego początku. Chciałeś powiedzieć, że jeśli... chcecie wpaść, jeśli chcecie doświadczyć kongresu i spotkać mnie, twórcę tego kanału. Wszyscy fanboje. Potem jeszcze ciekawe, że będę miał stoisko jakieś. Możesz chodzić z notesikiem, poproszę o to, tak. Możesz podejść, przybić mi piątkę. Tak, nie każdy tak myśli, jak wygląda ten posłuchaj, Joanna. Możecie się zawieść. Posłuchaj. Myślę, że to będzie świetna okazja, żeby poznać sporo fajnych osób ze środowiska. Może też mnie. To nie dobrze. W tym mnie. Można poznać dużo fajnych osób ze środowiska i mnie. I niestety mnie. No i ja
też tam będę. Powiedz, że nie przejmujcie się. Zobacz tego, jak na ten posłuchaj. Wiecie co? Może niech po prostu już zostanie tak jak jest. Jest super. No. Do zobaczenia. Do zobaczenia.